Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Zapraszam już do przedostatniego odcinka o mojej domowej siłowni, a raczej piwnicznej siłowni. Zapraszam. Oj, to trzeba usunąć. Wciąż nie jesteśmy w 100% gotowi, ale już mogę wam trochę pokazać, co tu będzie i co już jest i czego jeszcze brakuje. Widzicie, ściana jest goła. To oznacza, że drążek jeszcze nie przykręcony, ale już tutaj leży pięknie przygotowany, poskręcany, ponakładane są już zaczepki, także jedyne co trzeba zrobić, to przykręcić go do tej ściany. Już tam pozaznaczałem, gdzie go dokładnie przykręcę, także jedyną rzeczą, która mnie zatrzymuje przed jego przykręceniem, jest brak przedłużacza wystarczająco długiego. Będę musiał go pożyczyć sobie, bo muszę tu prąd pociągnąć aż z niższego piętra. No, w każdym razie, co wam tu będę o technikaliach mówił, to są pierdoły. W każdym razie to tylko mi pozostało tu do zrobienia z ważniejszych rzeczy. Jak widzicie, tu złożyłem sobie ławeczkę marki Marbo Sport. Nie jest to film sponsorowany. Można ją ustawić na kilka różnych sposobów, co sprawi, że będę mógł ćwiczyć różne części klatki. To siedzenie też można zmienić. Także to jest spory plus, że to już mamy. No i w zasadzie już możemy... Oj, brudne, bo chodziłem po tym, że jak rysowałem kropki na ścianie. W każdym razie już możemy ćwiczyć klatkę, możemy ćwiczyć różne rzeczy tutaj. I kupiłem też rzecz, którą mało kto z was pewnie używa, jeśli chodzi o ćwiczenia, a która uważam, że będzie mi dawać dużo nowych przyrostów. Mianowicie chodzi o to, co tu mam. A to, co tu mam, to jest przyrząd do ćwiczenia mięśni szyi. Zakładasz to jak czapeczkę. Tu mam ciężar, no a nie jestem rozgrzany, to wam nie pokażę, jak to się robi. Może następnym razem. No i możesz sobie ćwiczyć te mięśnie. W każdym razie będzie to fajne o tyle, że szyi nie ćwiczyłem nigdy za bardzo i myślę, że będę miał fajne wzrosty w obwodzie i w sile i w ogóle będzie się wyglądać lepiej z większą szyją. To będzie pasować do reszty ciała, przynajmniej tak myślę. Jeśli nie, no to trzeba będzie zlikwidować ten trening, jak będę wyglądał gorzej. W każdym razie bardzo fajne urządzenie, jak na razie korzystam i polecam, z tym, że trochę głowa boli, bo tu się ruszy, zaczepia, no to jest dość nieprzyjemne. Co tu jeszcze mamy? Co wam mogę pokazać? Prezent. Gdy odchodziłem z pierwszej pracy, dostałem to od moich ziomków. Jak to oglądacie, to was pozdrawiam. Jest jeszcze jedno, tylko nie wiem gdzie. Nie ma to za dużych wymagań siłowych, ale jest dobry, żeby tak chwycić i trzymać, aż ci pęka ręka. Dobrze się wtedy ćwiczy chwyt, a chwyt jest przydatny i do wszystkich ćwiczeń, gdzie duży ciężar trzeba utrzymać w ręce długi czas. No i jeszcze jedną z rzeczy, którą dopiero zamówiłem, a która tu będzie, która mi ułatwi życie, myślę, to jest inne zapięcie na hantle. Bo jak widzicie tutaj, mam to. I to jest taki ma minus, że żeby to ściągnąć, to trzeba kręcić, żeby to założyć, znowu trzeba kręcić. To jest czasochłonne, a ja po to tu chcę trenować, żeby dużo czasu mi to nie zajmowało, tylko jak najszybciej, żebym mógł szybko też zrobić superset, czyli na przykład zrobić 8 maksymalnym ciężarem, potem zrzucić część, założyć znowu i zrobić trochę mniejszym ciężarem, znowu 12, potem jeszcze raz rzucić, jeszcze zrobić 15 powtórzeń jakiegoś ćwiczenia. I to się przyda, to o czym wam mówię, żeby to zdecydowanie przyspieszyć. A co wam wyświetlę, co to jest, to będą takie zapięcia na plastikowe. No i ogólnie mam jeszcze kilka rzeczy, które muszę kupić. Na pewno więcej ciężaru. Na pewno planuję zacząć ćwiczyć też z kółkami, czyli z gimnastycznymi kółkami, tak to się nazywa. Gdzie wszystko jest trochę inne, jest inna stabilizacja,
jest inne, tak jakby pole nacisku, inna też skala umiejętności potrzebnych, bo ćwiczysz na tych kółkach dużo równowagi, dużo też jest mięśni bierze udział, które nie biorą udział na przykład w zwykłych podciąganiach kontra podciągania na tych kółkach, albo wiecie, pompki na poręczach możesz robić na tych kółkach i też są zupełnie inne. Próbowałem na nich robić na siłowni i faktycznie nic mi tam nie szło. A skoro nic mi nie szło, to znaczy, że to jest dobre ćwiczenie, które warto będzie robić. Także to też muszę zakupić i pewnie to przyjdzie, to pokażę to w ostatnim odcinku. Mam tu jeszcze kółko do robienia brzucha, które będę używał i które używałem już nie raz i nie dwa. Kupiłem je już dawno. Wartościowe narzędzie. I cóż, na ten moment tak to wygląda, powiem wam. Jeszcze jeden odcinek został. Planuję wtedy tu trochę posprzątać. Wywalę też tą kurtkę, co tu wisi i się kisi od 100 lat. Wywalę niepotrzebne rzeczy. Będę miał powieszony drążek. No i jakieś może plakaty sobie podrukuję, ponaklejam tutaj, żeby nie było tak cegłowo z jakimiś motywacyjnymi tekstami. No i tak to będzie wyglądać. O, jeszcze tu mam jeden przyrząd do tak zwanego cardio, który mi się przyda. Skakanka, którą też kupiłem już 100 lat temu. Marki Everlast, naprawdę dobry zakup, była droga, ale nic się nie zepsuła, mimo że kiedyś ćwiczyłem na niej bardzo dużo, a teraz leży tutaj i się kisi. Akurat skakanką nie będę robił tutaj, tylko sobie będę mógł podejść na parking albo nawet na zewnątrz i ściasnąć 5-10 minut takiego cardio szybkiego na skakance, to działa lepiej niż cokolwiek, jakakolwiek maszyna. Bokserzy uwielbiają to nie przez przypadek. Także tak stoimy w tym momencie na mojej domowej siłowni. Widzimy się w kolejnym odcinku, jak ją będę tworzył. Mam nadzieję, że już ostatnim, żebym miał już wszystko. Ale już i tak jest dobrze. Spokojnie mogę zacząć pierwsze tutaj pompowania od dzisiaj albo od jutra. To tyle na dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku. Robimy filmy codziennie lub prawie codziennie. W weekend często jest przerwa, ale staram się robić jak najwięcej mogę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do subskrybuj, zobaczysz go pierwszy. Pozdrawiam, cześć i dziękuję za oglądanie.